Gliwiczanie wyszli na ulicę, wbrew zaleceniom o pozostaniu w domu i zakazowi zgromadzeń powyżej 5 osób. Jak tłumaczono, to głos sprzeciwu wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który to orzekł, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodna z konstytucją. W piątkowy wieczór tłum spacerowiczów, bo tak określili się protestujący, spotkał się w miejscu symbolicznym. To skwer Doncaster i rzeźba Macierzyństwo, autorstwa nieżyjącego już gliwickiego rzeźbiarza profesora Stanisława Słodowego. Pod pomnikiem ciężarnej zostawiano kwiaty, wieszaki oraz zapalano znicze. Te ostatnie jako symbol pogrzebanych praw kobiet. Spacery odbyły się także w sobotę i w niedzielę. W samo południe pod gliwicką katedrą ponownie zebrała się grupa protestujących wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego. Do tej pory manifestacje przebiegały pokojowo. Nad bezpieczeństwem protestujących czuwała i będzie czuwać gliwicka policja. Na poniedziałek na godzinę 16 zapowiadano kolejną manifestację, tym razem na skalę, która ma sparaliżować ruch w centrum Gliwic. Kobiet! Prawa kobiet! Prawa kobiet!